Witam Państwa w imieniu Targu Książki, akcji Targi Książki Co My. Mamy delikatne opóźnienie ze względów technicznych, ale już jesteśmy. Zapraszamy na spotkanie z panem Robertem Kulikiem, który opowie nam o powieści, która napisała się sama. Zapraszamy. Zakładam, że już możemy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Poręczki i przez najbliższe 30 minut będę miał okazję rozmawiać z autorem Odludka o tej właśnie pozycji. Chciałem tylko zaznaczyć, że moja obecność tutaj dzisiaj jest przypadkowa, jest to jednocześnie mój debiut, ale wiem w takiej roli. Pocieszający jest też fakt, że jest to również debiut Roberta. Pierwsze spotkanie autorskie, pierwsze spotkanie online. Także bądźcie proszę wyrozumiali. Robert, miło cię widzieć, miło cię słyszeć. Miło, że Odludek wybrał mnie do przeprowadzenia tej rozmowy. Robert, Odludek, debiutancka powieść, gruba sprawa, prawie ponad tysiąc stron, 300 bohaterów, wiele wątków. Akcja powieści dzieje się w różnych miejscach, do tego jeszcze wrócę, ale chciałem zacząć od w zasadzie tytułu tego spotkania. Powieść, która stworzyła się sama. Jesteś debiutantem. Może właśnie trochę opowiesz nam o pracy nad powieścią i co w zasadzie kryje się pod tym enigmatycznym stwierdzeniem powieść, która stworzyła się sama. Witam wszystkich. Nie spodziewam się, żeby było zbyt wiele osób, ale tym serdeczniej i goręcej witam. Dzień dobry. Powieść, o której dzisiaj będziemy przez tę chwilę rozmawiać, to powieść dotycząca wielu światów. Akcja dzieje się w Ameryce, Japonii, Polsce oczywiście i krajach azjatyckich. Udało mi się tam wykreować około 300 bohaterów. I tak jak pani Aleksandra Musiał, redaktorka tej książki, w nocie na końcu opisała, że najkrócej mówiąc, jest to książka o chłopcu, który usiłował zostać żołnierzem. Dlaczego mówię, że powieść napisała się sama? A to z tego powodu, że po pierwszych rozdziałach, które pisałem tam sprawniej i w jakimś tam założeniu, okazało się, że ta materia wchłania mnie, wciąga, stawia żądania i staje się swego rodzaju narzędziem, które ma opisać świat, który czeka na pojawienie się. I tutaj to nie jest jakiś zabieg, żeby było ciekawiej, że autor mówi, nie napisałem tej książki, że ta książka mną się sama napisała, tylko wrażenia ze stworzenia, z tego, jakie relacje się tworzyły między mną, bohaterami, sytuacjami, zdarzeniami. Powieść określona jest jako fikcja inspirowana faktami. Powieść też otwiera cytat z Pasji Życia Erwina Stone'a. Przeczytam go sobie. Sądzą, że zmyślam, nie przypominam sobie. Wiem, że nie, jestem, dostałem tę książkę, ten egzemplarz parę dni temu. 300 stron za mną. Wiem, że nie jest to autobiografia i czytając tę książkę zastanawiam się, nie przestaję zastanawiać się, ile z tych wydarzeń tam opisanych, ile z tych postaci i tak jak już tutaj powiedzieliśmy, jest ich dużo i te wydarzenia nie dzieją się też chronologicznie. Do tego też jeszcze wrócę, do konstrukcji. Ale ile z tych postaci, ile jest w zasadzie ciebie w tej książce, na ile jest to książka o tobie, na ile jest ten motyw autobiograficzny jest tutaj silny, a na ile jest to
po prostu jakaś fikcja, która jest wypadkową osób i wydarzeń, których doświadczyłeś i osób, które spotkałeś gdzieś przez swoje życie. Ja wrócę do tego motta, którym rozpoczyna się książka i tam jest: sądzą, że zmyślam. Nieprawda. Przypominam sobie. I jednocześnie niżej na okładce fikcja inspirowana faktami. I tutaj swego rodzaju sprzeczności w tej powieści będzie wiele, ale nie na zasadzie chaosu i mylenia się, tylko w celu uzyskania dodatkowej wartości, bo dzisiaj do mnie dotarło, że ta książka może nie jest koniecznie do czytania, ona jest bardziej do przeżywania. Nie należy, błędem by było, jeśli ktoś podchodziłby do tej książki w ten sposób, że autor opisał swoje losy. Kiedyś dawno, początkowo na starcie, bo pisanie trwało 2 lata, to może był taki pomysł, ale bardzo szybko okazało się, że to jest nużące, nudne i nic ciekawego nie mam do powiedzenia. Dlatego bazując na swego rodzaju takich kamieniach milowych, na postaciach, które inspirowały, na miejscach, które inspirowały, wykreowałem zupełnie nowy świat, stworzony po to, żeby go przeżywać, a nie poznawać konkretnie czyjeś losy. Także kończąc, powiem, że jednocześnie mogę w ramach tych sprzeczności powiedzieć, że w książce nie ma mnie w ogóle, i w książce jestem w każdym kamieniu, w każdej postaci, scenie, emocji, opisie, liściu, budynku i wszystkim, co tam się tam stworzyło. Dwa te byty, brzmiące teraz sprzecznie, współistnieją w tej powieści. 2 lata pisania, debiut. Nie jesteś doświadczony i nie wiem, na ile tutaj próbowałeś też doszkolić się i pracować nad warsztatem i podchodzić do tego projektu, do projektu pod tytułem napiszę książkę z jakimś kalkulatorem, czy w zasadzie tutaj się dałeś, bo mam wrażenie, że 1000 stron, że po prostu cię poniosło, no. Że dużo rzeczy chciałeś opowiedzieć, to się super czyta i mam wrażenie, że nie miałeś ustalonych jakichś ram narzuconych przez wydawnictwo, przez siebie, przez redakcję. No właśnie, jak to wyglądało? Dlaczego ta książka ma tyle stron? Powieść ma 1128 stron, 10 wątków. 146 rozdziałów i 130 rycin umieszczonych tam jako ilustracje zdarzeń, osób, sytuacji. Książka powstawała bez planu. Z jakiejś takiej swojej przekornej natury, daleko mi do zasad, reguł, procedur, zapisów i tak dalej, więc nie potrafiłbym w ten sposób pisać. Jedyna rzecz, jaką wiedziałem, rozpoczynając pisanie, to jak się zakończy ta powieść. I tu od razu przestrzegam osoby, bo spotkałem się już z jedną taką osobą, że jeżeli ktoś zacznie czytać, to niech nie biegnie na koniec strony i nie zaczyna od końca. Ja wiedziałem, jak ma się zakończyć ta powieść i to była jedyna rzecz, jaką wiedziałem. W momencie, kiedy było to dla mnie klarowne, że taki będzie koniec, w oczywisty sposób pojawił się początek, jak zacząć. Wystarczyło tylko przeprowadzić nić zdarzeń, bohaterów, sytuacji, od początku do końca, ale bez planu, nie potrafiłbym tak pisać. Szczęśliwie trafiłem na utalentowaną redaktor, już wspominałem o Aleksandrze Musiał. Wkrótce stworzył się taki zespół od Ludka, jak go teraz nazywamy, pani Danuta od korekty, pan Dymitr, który składał i łamał. I całej tej grupie dziękuję za to, że mieli wyrozumiałość dla mojej takiej czasem arogancji, dla nieznajomości tego mechanizmu, etapów wydawniczych.
do burzenia różnych tam układów, które się tworzyły. Książka miała dużo, dużo więcej stron niż to, co zostało. Natomiast te 1128 stron w mojej ocenie jest dość wartko przeprowadzonych. Czy mnie poniosło? Tak, ponosiło mnie przy większości rozdziałów, czyli wpadałem w swego rodzaju taki trans bardzo przyjemny, kiedy z pasją się powstawały, kiedy z pasją się to wszystko pisało. Szczęśliwie było to przez redaktorkę trzymane w karbach po to, żeby było to do przeczytania. Stało się 1128 stron. Rozdziały, już będę kończył, bo znowu się rozgadałem, rozdziały, które wiedziałem, że są dobre, to przede wszystkim z tego powodu, że dostałem taką informację od redakcji, która to przeczytała, a taki mój wewnętrzny zegar, barometr podpowiadał mi, że jeżeli chcesz wracać do tego rozdziału, jeżeli spędziłem 10 godzin, żeby napisać jeden rozdział i po tych 10 godzinach chcę go sobie jeszcze raz przeczytać i mam frajdę z tego czytania, a jak jest fajnie zrobiony, to go jeszcze sobie czytam, nagrywam, kładę się spać i włączam, żeby słuchać dalej tego rozdziału, to wiedziałem, że to jest w mojej ocenie fajna rzecz. Także w ten sposób sobie też sam kontrolowałem to, co powstaje, żeby nie zanudzić. Ja tak jak mówiłem, już jestem po 300 stronach. Mam... Tak. Mam już swoje ulubione wątki, ulubionych bohaterów. Te ich wydarzenia oczywiście się przeplatają i czasem masz wrażenie, że czytasz równolegle dwie, trzy, cztery różne książki, co mi się też zdarza, więc jednocześnie to mi się czyta dobrze. Po pewnym czasie te pozornie niepowiązane ze sobą wydarzenia czy postaci, ich losy jakoś zaczynają się przecinać, kropki zaczynają się łączyć, dając już na tym etapie 300 stron jakiś zalążek większego obrazu. Czekam z niecierpliwością, jaki obraz powstanie po tym 1000 stron z połączenia wszystkich kropek. Jest to dość intrygujące. Osobiście mega lubię tego typu narrację nieliniową, zarówno w filmie, w książce, więc totalnie się w tym odnajduję. Czy był taki, nie wiem, czy ty masz może jakichś swoich ulubionych bohaterów z książki, takich, o których pisało ci się lżej albo, nie wiem, sprawniej? Ja sobie marzę, wyobrażam, a nigdy się tak nie stanie już, taki świat, w którym nie opowiadamy o książkach, w którym nie zapowiadamy filmów i nie zdradzamy tam jakichś tajemnic, a to z tego powodu, bo jest konkurencja, no trzeba znaleźć tą osobę, która się zainteresuje naszym produktem. Dla mnie byłoby najpiękniej w takim świecie, w którym ktoś wchodzi, bierze książkę, daje tej książce szansę, powiedzmy, trzy strony czyta i albo go wciągnęła i biegnie sobie z nią, żyje sobie z nią dalej, albo po prostu ma fajną rzecz. A w przypadku Odludka, który dostał tam czarną oprawę, taki czarny garniturek, to na półce będzie dobrze wyglądał, nawet jak ktoś go nie przeczyta. Więc jeżeli no tak. Ktoś mnie pyta, o czym jest ta książka, to ja bym najchętniej powiedział, żeby opowiedzieć, o czym jest ta książka, zajęło mi to 1128 stron. Jak mam ci to streścić w jednej chwili, tak żeby nie zdradzić, żeby zostawić przyjemność czytania? Ale, mam ulubionych bohaterów, mam ulubionych bohaterów. Nie będę ich może tam wymieniał, natomiast na przykładzie jednej osoby, jednej postaci takiej w 100% fikcyjnej, która... Nie inspirowałem się tu nikim, kogo ewentualnie znam. Nikt nie był pierwowzorem. Zdradzę imię, to jest Olga. I tutaj mówiąc o mojej relacji z tą bohaterką, taką starszą już panią, w momencie, kiedy się pojawia pierwszy raz na stronach rozdziału, to mogę też króciutko opowiedzieć o tym procesie tworzenia, który wspomniałem w kontekście pasji. To znaczy
wpadło do głowy, że może byłaby Olga, może byłaby jakaś staruszka, która wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i zaraz w następnej minucie Olga pyta się mnie, dobrze, ale skąd ja jestem? No to muszę napisać, skąd ta Olga pochodzi. Olga mówi, po co ja idę do tego budynku? A powiem, dlaczego jestem smutna? Dlaczego napisałeś, że jestem smutna? Muszę to zacząć wszystko uzasadniać. To jest ten moment, w którym ta książka, tutaj w przypadku Olga, stawia żądania. A jestem sama i mam jakąś rodzinę, mam jakąś przeszłość, co się działo wcześniej. I tylko teraz trzeba szybko nadążyć, żeby nie wkurzyć Olgi i szybko opisać jej ten świat, który ją umiejscowiłem z jakimś zadaniem, które pierwotnie tam powstało. No, Olga nie jest moją ulubioną postacią, ale też lubię. Zobaczymy, jak się sprawy rozwiną, bo tak jak tutaj wspomniałeś już o samym wydaniu 1000 stron. Wiem, że jest wydanie też twarde, w miękkiej oprawie, które będzie chyba bardziej trochę poręczne, no bo będzie parę centymetrów ze względów tam technicznych cieńsze. To jest taka książka, która rzeczywiście takie encyklopedyczne wydanie, ładnie wygląda na półce. No ale nie tylko, no, przede wszystkim trzeba ją przeczytać. Czy miałem, tak? Tak, tylko bo prowadzę i nie wiedziałem. Udało się już pokazać, jak wygląda w tym czarnym garniturku taki pierwszy odludek? O, właśnie to robię. Dzięki bardzo, dziękuję ci. Wiem też, że na okładce książki, na tej miękkiej oprawie jest, poza tym, co na tym wydaniu, jest jeszcze zdjęcie. Zdjęcie na grzbiecie u dołu, niewielkie. Przedstawia przestrzeloną łuskę i chciałem o tą łuskę zapytać, bo chciałem o tą łuskę zapytać, ale jednocześnie też czuję się tutaj w obowiązku i tak z takiej poczucia jakiejś uczciwości wobec osób, które nas oglądają, osób, które będą czytać tę książkę, to chyba nie wchodząc w szczegóły, ale i te, przede wszystkim też ze względu na to, że w samej książce, w samej powieści jest bardzo mocno zarysowany motyw sił specjalnych. I więc chciałbym cię zapytać o tę książkę i, no i o te realia sił specjalnych. Skąd ten motyw i jaki to ma związek, a jednocześnie co symbolizuje, bo co oznacza ta łuska, no, jako jedyny element na czarnej okładce książki. Łuska ma dziurę, to jest łuska po jakimś większym, nie znam się na broni, ale wiem, że jest to chyba jakiś większy kaliber niż, nie wiem, 9 mm. No i łuska jest dziurawa. Dlaczego? Skąd to zdjęcie i co ono znaczy? To znaczy, że jeżeli chodzi o wątek sił specjalnych i wątek militarny, to tak jak wspomniałem, w powieści jest 10 wątków, ten zajmuje 2 do 4, także nie należy utożsamiać książki z taką, z książką o wojsku. Zdecydowanie jest to książka o wojsku. Nawet jeżeli to wojsko gdzieś się pojawia, to przepraszam, że też to chcę od razu sprostować, jeżeli to wojsko się gdzieś pojawia, to jest bardziej tłem niż te wydarzenia, które tam się pojawiają, są tłem do innych wydarzeń niż same w sobie są głównym motywem. Natomiast są dosyć, chyba dla mnie laika, realistycznie przedstawione. Wierzę w to, co czytam, nie? I nie czuję tam jakiejś fantazji autora za bardzo. Takie jedno z najtrudniejszych pytań. Może tak. Nie musimy wchodzić w szczegóły, ale czuję się tutaj... Jeżeli chodzi o wątek wojskowy, to nie jest on celem i takim głównym punktem oświetlanym, tylko bardziej narzędziem, które pozwala opowiedzieć o zupełnie czym innym. To jest jedna rzecz. Druga, jeżeli chodzi o wiedzę na temat tych wątków wojskowych, to jest ona dość powszechna. Filmy, książki, dawniej jeszcze była obowiązkowa służba wojskowa, teraz sporo osób interesuje się militariami, więc jest łatwy dostęp do wspomnień żołnierzy, jest łatwy dostęp do ich książek, także dużo, dużo materiału można znaleźć takiego przenośni leżącego na ulicy. Jeżeli chodzi o łuskę na
na grzbiecie miękkiej oprawy, bo tylko w miękkiej oprawie występuje ta łuska. I od razu tutaj pocieszę, że miękka oprawa ma tylko 4,5 cm grubości. Przy twardej to już się robi 6. Rzeczywiście może być wtedy mniej poręcznie do korzystania, czytania w jakiś ruchu. To dwie rzeczy, jeżeli chodzi o łuskę. Pierwsza to cieszę się bardzo, bo ta łuska tam się pojawiła z powodu bardzo dobrych fotografii, jakie właśnie Tomek Porębski, z którym rozmawiam, wykonał. A druga rzecz to dawno, dawno temu, w rozdziale dla mnie zupełnie zamkniętym, a przynajmniej tak bym chciał, w czasach zamierzchłych wymagano ode mnie tego typu umiejętności i w jakiejś wolniejszej chwili wpadłem na pomysł, że zrobię sobie taką pamiątkę i taką łuskę przestrzeliłem. I może no właśnie, tyle. Bo ten otwór w łusce to jest w wyniku przestrzelenia jej przez inny pocisk. Bo tego nie zaznaczyliśmy. Tam jest po prostu dziura, ale to jest łuska jest przestrzelona, tak? Upraszczając, gdyby wziąć pocisk dla osób troszeczkę związanych i ograniczenie prędkości wiedzących, o co chodzi, pocisk 40 km/h. 300, tak zwany 308 Winchester. Weźmy dwa takie pociski, z jednego weźmy łuskę, a drugim pociskiem przestrzelmy ją, to będzie ten efekt, o którym teraz mówiliśmy. No, jest to dosyć imponujące, czy mi na mnie robi wrażenie. Nie jest imponujące, ale nie? Może robić wrażenie na kimś, kto się tym nie parał, albo nie akurat nie jest zachwycony militariami. Czy możemy spodziewać się audiobooka? Tak. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w pierwotnym planie audiobook, na którym mi bardzo zależało, ponieważ uważam, że osoba, która zgodziła się przeczytać od Ludka, nada jej taką interpretację, której jestem bardzo ciekaw i moim zdaniem to będzie kolejny, następny byt od Ludka. To nie będzie książka. W planach jest, żeby do końca roku się ukazał, ale ze względu na panującą sytuację może być poślizg i jeżeli musiałbym deklarować, to bardziej bym się trzymał stycznia. Mówię o różnych bytach od Ludka z tego powodu, że jest książka. Mam nadzieję, że będzie audiobook i tak przy okazji przygotowywania się do spotkań autorskich, do jakiejś takiej premiery, z której oczywiście nic nie wyszło, no z tego też powodu jesteśmy na przykład tutaj w sieci, a nie na żywo w Krakowie. Powstała jeszcze wystawa tych rycin, ponieważ okazało się, że te ryciny, które są umieszczone, nie są to zdjęcia, nie są to rysunki. Trzeba zobaczyć, co to jest. To są ryciny. One odpowiednio oprawione i umieszczone na sztalugach ładnie pracują jako wernisaż czy mini wernisaż. No właśnie, bo o to chciałem też zapytać, czy te ryciny, ale rozumiem, że tak, będziemy mieli okazję zobaczyć podczas takich stacjonarnych spotkań autorskich. Będą jeździć z tobą i książką? Za wiele, wiele, bardzo wiele lat, jak takie spotkania autorskie znowu się zaczną odbywać, to jest szansa, że ta wystawa byłaby dodatkiem. Do tego chcemy jeszcze zrobić etiudę filmową, ponieważ Odludek daje takie możliwości, daje tak duże przestrzenie do nowych kreacji, do opowiadania, przybliżania go, że warto z tego skorzystać. Mhm. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że proces pisania zakończony, natomiast życie od Ludka się dopiero zaczyna a jednocześnie jakby twoja praca nad książką też nie jest w takim razie jakby skończona już tak stuprocentowo. No jeśli chodzi o samopisanie, no to tak, natomiast tutaj widzę, że są dalsze plany, już pomijając jakieś promocyjne, to dalsze plany związane z Odludkiem. I też pytanie, czy czujesz się pisarzem i czy rozważasz, są plany na kolejne powieści? Pisarzem się nie czuję, tak sobie wymyśliłem, że będę szafował tym określeniem, jak napiszę 3 książki, które się spodobają ludziom, więc mi jeszcze dużo czasu zostało i nie wiem, czy zdążę. To jest jedna rzecz. Druga, praca nad Odludkiem
musiała się skończyć, bo tutaj redakcja by mi już nie wybaczyła, jakbym zaczął coś tam nowego tworzyć, rozdziały dorzucać. Zresztą nie ma już takiej możliwości, zamknięto mnie w takiej w maszynie drukarskiej, wydrukowany, zamknięty jest. Coś tam kombinuję ewentualnie z drugim wydaniem. A z odludkiem się jeszcze nie rozstaję, ponieważ dwa dni temu dostałem pierwszy egzemplarz i książka oprawiona zupełnie jest inaczej czytana. Wiem, że musimy już kończyć. Jest zupełnie inaczej czytana, także ja jestem na 117 stronie, czytam od nowa tego odludka i z racji jakiejś takiej cechy empatycznej wyobrażam sobie, że jestem czytelnikiem, który nigdy wcześniej tej książki nie miał w ręku i ja mam osobiście dużą frajdę, co nie znaczy, że namawiam do zapoznawania się z odludkiem. Nie ma z nami Oli, która by mogła tutaj zaprotestować, ale skoro jej nie ma, to ja wykorzystam ten czas, że ja bym przed odludkiem przestrzegał, ponieważ ci, którzy chcą, to przeczytają go jako historię, jako powieść, która można być jako obserwator, coś przeżyć. Starałem się, żeby te przeżycia były dość silne. Natomiast liczę na taką grupę czytelników i to by było moim największym sukcesem. I może to by spowodowało, żebym się rzucił na pisanie następnej, innej powieści. Na czytelników, którzy zapomną o autorze, wezmą odludka i ruszą w głąb samych siebie, a odludek będzie przewodnikiem. Jak daleko ich zaprowadzi w ich wspomnieniach, w ich przeżyciach, w ich refleksjach, okaże się. Z logiki wynika, że jak ktoś się bardzo postara, to odludek doprowadzi go do samego dna. I nie wiadomo, co na tym dnie czytelnik w sobie znajdzie. Jedna z osób, która fragmenty jakieś czytała, to mówiła o takim elemencie zgnuśniałych wrót, za które może się ktoś własnych, osobistych, wewnętrznych dostać. Zachęcasz, Robert, właśnie bardzo. Przestrzegałbym, żeby uważać na odludka, może tak powiem. No. Słuchaj, 800 stron jeszcze prawie przede mną, więc zobaczymy, jak tu, co tu się wydarzy. Straszysz trochę. Chyba będziemy musieli kończyć, bo widzę, że jesteśmy już 3 minuty po przewidzianym dla nas czasie. Jednocześnie pozwolę sobie zaprosić tutaj naszych widzów na do śledzenia losów odludka w socialach, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Wiem, że tam się już pojawiają jakieś materiały, fragmenty czytane przez ciebie, plus wywiady z tobą i chyba będzie się teraz tam, w związku z tym, że no właśnie podczas targów odbywa się premiera książki, to chyba możemy się spodziewać jakiejś aktywności i nowych materiałów. Ja chciałem tylko podziękować tej ekipie, zespołowi Odludka a zaprosić, bo może nam się uda, był taki plan, że za godzinę, dwie, trzy spróbujemy się w innym kanale jeszcze z osobami zainteresowanymi spotkać. Czyli zakładasz, że na Facebooku będzie można jeszcze dzisiaj załapać się na jakiegoś live'a z tobą i zadać pytania? Tak. Dobra, to tak zapraszamy. Danuto, panie Jerzy, Dymitrze i panie Darku, bardzo dziękuję. To jest zespół Odludka, który tutaj miał do mnie cierpliwość. Dziękuję za wysłuchanie, za dany czas. Bardzo dziękuję targom książki w Krakowie i paniom, które tutaj nie walczyły przed rozpoczęciem tego spotkania, bo mikrofon nie działa, kamera nie działa i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. Dzięki bardzo. My ze swojej strony jeszcze też chcemy bardzo podziękować panu Robertowi za opowiedzenie o kulisach debiutanckiej książki. Dziękujemy również panu Tomaszowi za poprowadzenie rozmowy mimo drobnych technicznych problemów na samym początku. A z naszej strony zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się już o godzinie 14, czyli za 25 minut. Do zobaczenia. Do widzenia. Do zobaczenia.